Od zawsze marzyłem o znalezieniu największych i najbardziej zajebistych linii, jakie można sobie wyobrazić. Linii, które po prostu cię do siebie przyciągają, wołają cię i proszą, żeby się na nie wspiąć. To są właśnie królewskie linie. Podcast Głowa do Góry. Odcinek 17. Chris Sharma. Król wspinaczki. Kiedy słyszycie o wspinaczach i ich przygodach, to co sobie wyobrażacie? Kiedy słyszycie o tym, jak podróżują cały czas po całym świecie w poszukiwaniu najciekawszych i najpiękniejszych dróg skalnych, to co macie przed oczami? Kiedy słyszycie o tej ich niezwykłej sile i sprawności, połączonej z odwagą, ale też kreatywnością, to co sobie myślicie? Pewnie myślicie, że to muszą być ludzie szalenie otwarci na innych, na nowe doświadczenia, piękni, wysportowani, żyjący pasją i pełnią życia, wyluzowani, uśmiechnięci, niezależni i inspirujący. Powiem wam, co sobie wyobrażacie, kiedy słyszycie słowo wspinacz. Wyobrażacie sobie Chrisa Sharmę. Chris zaczął się wspinać, kiedy miał 12 lat. Dwa lata później został boulderowym mistrzem Stanów Zjednoczonych, a we wieku 15 lat został autorem najtrudniejszej drogi w kraju. Przeszedł Necessary Evil, wyceniane na 9A. To rodzaj talentu, którego skali po prostu nie da się opisać. Właściwie to krótkie streszczenie pierwszych 3 lat jego kariery jest zupełnie wystarczające, żebyście mogli zrozumieć ogrom tego talentu. Ale Chris Sharma to coś więcej niż talent, bo jest różnica pomiędzy sportowcami, którzy po prostu są najlepsi, a ludźmi, którzy definiują na nowo swoją dyscyplinę. Nigdy nie czułem żadnej presji. Wspinanie to zawsze była dla mnie czysta frajda. To sposób wyrażania szczęścia. Kiedy jestem zainspirowany do wspinaczki, czuję, że wszystko jest możliwe. Wtedy jestem gotowy zrobić wszystko, żeby tylko się wspinać. Chris nigdy nie był jednym z tych tytanów treningu, którzy poprzez swój perfekcjonizm i obsesję doskonalenia doprowadzili swoje organizmy do granic ludzkich możliwości. On w zasadzie w ogóle nie trenował. On po prostu się wspinał, ale robił to z taką pasją, jakiej nie miał nikt inny. Już jako nastolatek stał się nową gwiazdą amerykańskiej wspinaczki, a ludzie od początku uparcie krytykowali go za niedoskonałą technikę, ale jego talent wszystko rekompensował, zresztą on się tym w ogóle nie przejmował. Jeżeli nie jestem na coś zajarany, to nawet nie próbuję się wspinać. Trudno jest mi się zdyscyplinować, kiedy nie mam jakiegoś dużego projektu. Ja nigdy nie trenowałem. Szukam po prostu linii, która mnie zainspiruje, a potem podejmuję miliony prób, żeby ją przejść. Sharma nigdy nie przygotowywał się więc na siłowni ani na ściance pod żadną konkretną drogę, tak jak robią to inni elitarni wspinacze. Biorąc pod uwagę, że mimo to i tak przez prawie 20 lat wspinał się na poziomie nieosiągalnym dla nikogo innego, nasuwa się pytanie, czy gdyby jednak skupił się na treningu, to mógłby być jeszcze lepszy. Dla mnie odpowiedź jest jednak oczywista: nie byłby. Bo w jego wspinaniu najważniejsza jest pasja i gdyby Chris zastąpił ją reżimem treningowym, to z całą pewnością więcej by stracił niż zyskał. Sharma przez pół życia jeździł po całym świecie i szukał nowych, coraz trudniejszych dróg, które go po prostu zainspirują i kiedy poczuł znów ten zew, poświęcał się temu w 100%. Potrafił nie wspinać się przez 2 miesiące, pojechać na zawody i wygrać je bez większego wysiłku. Jako 18-latek jeździł z kumplami po skałkach w całym kraju, wspinał się, potem jechał zgarnąć kilka tysięcy nagrody za pierwsze miejsce w jakichś zawodach i wracał do wspinania. Miał niezwykłe szczęście, że rodzice wspierali go jak mogli. Mama na przykład powtarzała mu: Chris, ty nie możesz utknąć w szkole, no ty się musisz wspinać. Można by pomyśleć, że to najlepszy sposób na wychowanie przygłupiego osiłka, któremu będzie się wydawało, że jego sportowy talent wystarczy, żeby poradzić sobie w życiu, ale Chrisowi to akurat nigdy nie groziło. Z prostego powodu, bo to Chris, jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w historii wspinaczki, a być może również sportu w ogóle. Przypomina trochę Michaela Jordana.
Choć są od siebie bardzo różni, jeżeli chodzi o podejście do sportu, Chris z całą pewnością nie ma w sobie tej potrzeby rywalizacji, którą miał Jordan, ale ma ten sam instynkt, któremu ufa w 100% i podąża za nim. Obaj sprawiają wrażenie, jakby robiąc dokładnie to samo co inni, uprawiali zupełnie inną dyscyplinę. Obaj rozumieli swoje dziedziny w taki sposób, w jaki nikt inny na nie nie patrzył. Kiedy projekt mnie nakręca, to wszystko jest proste. Nie mam żadnych wątpliwości ani wahania co do tego, gdzie powinienem teraz być i co powinienem robić. Jestem tutaj, w tym projekcie, to jest teraz to, co robię. Po tym, jak w wieku 15 lat Chris poprowadził pierwsze 9 A w Stanach, doznał poważnej kontuzji kolana. Nie mógł się wtedy wspinać przez cały rok. I wtedy właśnie po raz pierwszy zaczął odkrywać wschodnią filozofię buddyzmu i medytację, co niesamowicie wpłynęło na całe jego dalsze życie. Zdaje się, że właśnie wtedy Sharma odkrył w sobie ten instynkt, za którym potem podążał. Ale wtedy też nabrał do życia dystansu, który był absolutnie niezbędny, żeby wytrzymać na szczycie prawie 2 dekady. Zanim skończył 20 lat, powstało już nim kilka filmów, a jego nazwisko było znane absolutnie wszystkim wspinaczom. Niedługo potem rozpoczął podróż po świecie w poszukiwaniu nowych wyzwań, bo jeżeli w wieku 15 lat przechodzisz najtrudniejszą drogę w kraju, to staje się dosyć jasne, że należy jak najszybciej wyjechać z kraju. Jeżeli chodzi o najtrudniejsze drogi wspinaczkowe, to od dziesiątek lat centrum świata jest Europa. Chris jeszcze jako nastolatek pojawił się w Seus we Francji, gdzie od wielu lat na pokonanie czekała pewna niezwykła droga. Nikt jej jeszcze nigdy w całości nie przeszedł, więc nie wiadomo było, jaka jest tak naprawdę jej trudność. Wspinacz, który ją nakręcił, nadał jej nazwę biografii. Wcześniej dokonano przejścia tylko dolnego fragmentu tej drogi, które wyceniono na 8C+. Podejrzewano jednak, że jeżeli ktoś zdoła pokonać ją całą, to może być pierwsze 9A+ na świecie. Chris zrobił to w wieku 20 lat i po raz pierwszy zaskoczył wszystkich odmową wyceny trudności drogi. We wspinaniu tak to działa. Kto przejdzie drogę, proponuje stopień, jaki należy jej nadać. Z czasem, im więcej wspinaczy przejdzie drogę, tym bardziej klarowna i wiarygodna staje się jej wycena na bazie konsensusu pomiędzy tymi, którzy już ją pokonali. Kluczowa pozostaje jednak wycena tego pierwszego zdobywcy. Wszyscy czekali więc na to, jaki stopień Chris zaproponuje dla biografii. Czy to rzeczywiście najtrudniejsza droga na świecie? Chris zdecydował jednak, że nie będzie wyceniał jej trudności, jedynie zasugerował, że to może być 9A+, a dopiero lata później, kiedy kolejni wspinacze zdołali ją pokonać, zyskaliśmy pewność co do jej trudności. Chris nie wycenił biografii, ale zrobił za to coś innego. Zgodnie z amerykańskim zwyczajem, który pozwala pierwszemu zdobywcy nadać drodze swoją nazwę, zmienił nazwę biografii na Realization. To z kolei bardzo nie spodobało się Francuzom i zostało odebrane jako arogancja młodego Amerykanina. Nadałem drodze nową nazwę, bo ta, którą nazywano biografii, kończy się w połowie. Kiedy dowiedziałem się, że pojawiły się w związku z tym jakieś negatywne emocje, porozmawiałem z przyjaciółmi z Francji. Dopiero wtedy zrozumiałem ich tradycje i historię drogi. Powiedziałem im, że to żaden problem i możemy ją nazywać biografii. To zresztą bez znaczenia. Nazwy to tylko zabawa. Piękno drogi mówi samo za siebie. Ten kawałek skały był tam na długo, zanim my się pojawiliśmy, więc dyskusja nad nazwami jest niedorzeczna. Muszę wam przyznać, że postać Chrisa Sharmy jest dla mnie osobiście wyjątkowo inspirująca, więc nie mogłem się doczekać, aż będę miał okazję zrobić ten materiał, zresztą za chwilę będzie jego punkt zwrotny. Ale mam do was prośbę, jeżeli podoba wam się ten materiał, to nie zapomnijcie kliknąć łapki do góry. Dzięki. Po pokonaniu biografii, Chris zaczął poważnie myśleć o zakończeniu wspinaczkowej kariery. Miał 20 lat i nie było na świecie drogi wspinaczkowej, która byłaby dla niego za trudna. A on zaczął się zastanawiać, jaki to w zasadzie w ogóle ma sens. Kiedy kończę jakiś projekt, to na początku jest euforia i ekstaza, ale potem ta ekscytacja mija, a ja nie mam pojęcia, co mam ze sobą dalej zrobić. Czuję się zagubiony. Po biografii myślałem o tych wszystkich materialnych osiągnięciach. Po co to wszystko? Wspinanie na skały? Co to w ogóle ma być? Jest tyle innych rzeczy w życiu, których nie doświadczyłem. Część mnie bardzo chciała spróbować czegoś innego. Bardzo mocno kwestionowałem i podważałem sens tego, co robiłem.
Tak ujął to sam Chris w jednym z wywiadów, używając czegoś, co ktoś kiedyś uroczo nazwał Classic Sharma Mellow Speak. Sposób komunikacji Chrisa ze światem jest niepowtarzalny. Jest przeuroczym facetem, przystojnym i pewnym siebie, a jednocześnie łagodnym i pokornym. Wygląda jakby nigdy, nawet na sekundę nie przestawał zachwycać się otaczającym go światem i ten zachwyt jest zawsze obecny w jego oczach. Jest potężnie zbudowany i zawsze wyluzowany. Jak to ujął jeden z jego wspinaczkowych znajomych, kiedy Chris odbiera telefon, robi to tak, że masz wrażenie, że właśnie wyszedł z jacuzzi. Jego długie blond włosy nigdy nie są uczesane, a to jak skaczą na jego głowie, kiedy się wspina, stało się obrazkiem niemal kultowym. Łagodny, rozmarzony głos, głębokie filozoficzne przemyślenia. Wystarczy jedno spojrzenie na tego gościa, żeby wiedzieć, że masz do czynienia z kimś niezwykłym. W wieku 20 lat naprawdę poważnie myślałem o rzuceniu wspinania. Przeszedłem biografii, wygrałem Puchary Świata i wspiąłem się na najtrudniejsze drogi na świecie. Jednocześnie miałem tę głęboką świadomość, że wspinanie to nie wszystko, co się w życiu liczy. Wiedziałem, że jest jeszcze tyle do przeżycia. Myślałem sobie, że może to jest dobry moment na zmianę. W tamtym momencie nie miałem już pomysłu na to, jak rozwijać swoją karierę. Podróżowałem do różnych ośrodków medytacyjnych i poszukiwałem siebie. A potem poleciałem na Majorkę i poznałem Deep Water Solo. Deep Water Solo to metoda wspinaczki, która polega na pokonywaniu bez żadnych zabezpieczeń przewieszonych klifów wyrastających bezpośrednio z wody. To ona jest twoim jedynym ratunkiem w razie upadku. Dla Chrisa to było totalne objawienie. Genialny wspinacz taki jak on, wychowany w Kalifornii, w surferskim miasteczku, nad wybrzeżem oceanu mógł połączyć dwa światy, które były mu najbliższe. Skały i wodę. I mógł to zrobić w najczystszym i najpiękniejszym wspinaczkowym stylu, czyli bez asekuracji. To był przełomowy moment. Całe egzystencjalne pieprzenie się skończyło. Pytania o to, po co w ogóle się wspinać, nie miały już żadnego znaczenia. W Hiszpanii Chris poznał Miguela Riere, wspinacza, który wymyślił psychoblok, jak w Hiszpanii nazywa się Deep Water Solo. A Majorka była perfekcyjnym miejscem na uprawianie tego sportu. Wyspa niemal z każdej strony jest otoczona wystającymi z wody klifami, które aż proszą się, żeby się na nie wspiąć. Chris zwariował na punkcie wspinania nad wodą i zaczął odwiedzać Majorkę kilka razy w roku, wspinając się razem z Miguelem i szukając nowych dróg wyrastających prosto z morza. Deep Water Solo wygląda jak wspaniała, niewinna zabawa, kiedy robi to Chris Sharma. Ale w rzeczywistości to skomplikowana i niebezpieczna odmiana wspinania. Na przykład logistycznie. Jeżeli skała wyrasta prosto z wody, to znaczy, że jest bardzo ciężko dotrzeć do początku drogi, nie będąc mokrym. Już samo to stanowi często wielkie wyzwanie. Swoje implikacje ma też pozornie oczywisty fakt, że kiedy odpadasz, to wpadasz do wody, bo przecież twoje buty i worek z magnezją stają się wtedy mokre. No więc albo masz drugi zestaw, albo musisz czekać, aż wyschną, żeby spróbować ponownie. Jest też kwestia wyboru drogi. Nie wszędzie można uprawiać Deep Water Solo. Przede wszystkim potrzebujesz odpowiedniej głębokości wody pod tobą. Po drugie, potrzebujesz przewieszonego kawałka skały. Jeżeli będziesz wspinać się po idealnym pionie albo ścianie choć trochę połogiej, to ryzykujesz, że spadając będziesz obijać się o skały, które są pod tobą. No i jest jeszcze woda. Morze, ocean. To nie są łagodne wody. Często pod wspinaczem szaleją potężne fale uderzające w skały z ogromną siłą. Drobny człowiek w tym żywiole ma niewielkie szanse. Wystarczy, że tylko raz fala rzuci cię na skałę i możesz już nigdy nie wydostać się z wody. Nawet kiedy woda jest spokojna, to i tak stanowi duże zagrożenie. Drogi Deep Water Solo prowadzą często na wysokość kilkudziesięciu metrów. Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób ułożyć ciało wpadając do wody z takich wysokości, to w ten sposób również łatwo zrobić sobie krzywdę. Ale gdyby nie było ryzyka, to pewnie nie byłoby takie pociągające. Deep Water Solo stało się dla Chrisa kolejnym obszarem poszukiwań królewskich linii. Od zawsze marzyłem o znalezieniu największych i najbardziej zajebistych linii, jakie można sobie wyobrazić. Linii, które po prostu cię do siebie przyciągają, wołają cię i proszą, żeby się na nie wspiąć. To są właśnie królewskie linie. Któregoś razu Chris zapytał Miguela. Miguel, chcę znaleźć coś specjalnego. Znasz tę wyspę. Powiedz mi, gdzie znajdę linię, która będzie trudniejsza i piękniejsza niż cokolwiek innego na świecie. Chyba znamy miejsce idealne dla ciebie.
tak Chris znalazł łuk w lokalnym majorkańskim dialekcie Espontas. Wspaniały, olśniewający skalny łuk, dumny i wyniosły jak rzymskie łuki triumfalne, wyrastający prosto z Morza Śródziemnego i wznoszący się na wysokość ponad 20 metrów. Wygląda jak wielkie koło ze skały, zanurzone do połowy w wodzie. Droga prowadząca spodnią częścią łuku aż do jego najwyższego punktu i stamtąd wyprowadzająca wspinacza na czubek tej skalnej formacji, to była właśnie ta królewska linia, której szukał Chris. Jak zawsze, kiedy znajdował projekt, który go inspirował, zabrał się do ciężkiej pracy. W środku drogi, którą wymarzył sobie Chris, znajdował się kawałek skały, na którym nie ma absolutnie żadnego chwytu. Jak się okazało, jedyny sposób na pokonanie tego fragmentu to dwumetrowy skok zakończony złapaniem jedną ręką płytkiej kieszonki w skale. Chris Sharma to jeden z najbardziej dynamicznych wspinaczy w historii. Skoki i dynamiczne ruchy to jego specjalność, ale zanim udało mu się choćby raz wykonać ten skok i utrzymać się na skale, spadał tam do wody ponad 50 razy. Przez kolejne 3 lata wiele razy wracał na Majorkę, żeby po raz kolejny spróbować swoich sił na Espontas. Nawet kiedy udawało mu się wykonać skok, to czekał na niego jeszcze górny kraks, ledwie możliwy do wykonania. Kolejny pobyt na Majorce. Zaciąłem się. Ale uwielbiam każdą chwilę, którą tu spędzam. Momentami jestem zniechęcony, ale przecież tego szukam. Czegoś, co jest dla mnie naprawdę trudne. Więc czasem dobrze jest się zaciąć. Wtedy wiesz, że zbliżasz się do granicy swoich możliwości. Kiedy pracujesz nad czymś tak trudnym, łatwo jest wpaść w taką obsesję, że przestajesz czerpać z tego frajdę. Trzeba znaleźć sposób, żeby utrzymać pozytywne podejście. Niech sprawy płyną swoim tempem, a ty musisz tylko dobrze się bawić. Na początku opowiedziałem wam o tym, jak w 2001 roku Chris jako pierwszy wspinacz na świecie pokonał drogę o trudności 9A+. To była granica ludzkich możliwości w tamtym czasie. Znaleźć drogę o takiej trudności to było coś wielkiego. Umieć się na nią wspiąć? Prawie nierealne. Zrobić to w tak nieprawdopodobnym miejscu na ziemi jak majorkański łuk Chrisa? Wspinaczkowa ekstaza. Espontas było tak samo trudne jak biografii 9A+, królewska linia. W 2006 roku Chris przeszedł Espontas, po raz kolejny zachwycając cały świat swoim talentem, kreatywnością i wytrwałością. Stał się wspinaczkowym bogiem. Na portalu climbing.com we wstępie do wywiadu z Chrisem sprzed 6 lat znajduje taki opis. Na planecie, gdzie żyje 7 miliardów ludzi, stać się czymś najlepszym, choćby na jedno popołudnie, to niesamowite osiągnięcie. 19 lat na szczycie w sporcie to prawdziwa rzadkość, a we wspinaczce to już graniczy z posiadaniem nadludzkich mocy. Wyobraźcie sobie, że dziś możliwe jest utrzymywanie się ze wspinania tylko poprzez powtarzanie dróg, które stworzył Chris Sharma. Nie musisz nic odkrywać ani wymyślać, po prostu naśladujesz Sharma. On ukształtował współczesne wspinanie. To, co on uznawał za interesujące, tam podążał za nim cały świat. Najpierw bouldering, potem długoletnia praca nad wielkimi projektami, no i potem deep water solo. Dziś Chris ma 40 lat, założył kilka ścianek wspinaczkowych w USA i Hiszpanii i po wielu latach podróżowania po całym świecie w poszukiwaniu królewskich linii osiadł w Barcelonie razem z żoną i córeczką Alaną, na której cześć nazwał zresztą jedną z najbardziej kultowych dróg na Majorce. Jako pierwszy człowiek na świecie pokonał trudności 9A+ oraz 9B, nakręcił też jedną z pierwszych dróg 9B+, jednak pokonał ją jako drugi po Adamie Ondrze. Tę historię opowiedziałem wam przy okazji 14 odcinka. Przez 20 lat nie miał sobie równych. Cały wspinaczkowy świat był zapatrzony w niego. Dziś ogrom najtrudniejszych dróg na świecie to właśnie jego drogi, a on po prostu chciał dobrze się bawić. Chciał znaleźć jeszcze jedną królewską linię. Zresztą królewskie linie to nie tylko obsesja Chrisa, ale też tytuł fenomenalnego filmu Josha Lowella z 2007 roku, pokazującego jak Chris pracował nad przejściem Espontas. Obejrzyjcie go koniecznie, jeżeli wysłuchaliście tego odcinka z przyjemnością. Gwarantuję wam, że film King Lines jest wart tych 40 minut waszego życia.
ile królewskich linii twoim zdaniem zostało jeszcze na świecie? Właściwie to nieskończona liczba. Tyle, ile istnieje na świecie skał. Każdy ma swoje królewskie linie. Ja mam tę wspaniałą możliwość, aby podróżować i szukać inspirujących linii na całym świecie. Inni mogą nie mieć takiej możliwości, ale to nie znaczy, że nie mogą znaleźć swojej królewskiej linii. Na przykład w lokalnych skałkach. Linii, która po prostu do nich przemówi. O to w tym właśnie chodzi. Słuchajcie, dla mnie Chris Sharma to jest prawdziwa legenda. Gdybym miał teraz 10 lat, to na drzwiach mojego pokoju wisiałby właśnie jego plakat i zrobienie o nim materiału to była gigantyczna przyjemność. Ale gdybyście chcieli mnie wspomóc w robieniu takich materiałów jak ten, to można to zrobić za pośrednictwem mojego profilu na Patronite, do czego was serdecznie zachęcam i dziękuję tym, którzy już to robią. Link znajdziecie w opisie. A tymczasem dziś to już wszystko. Za rolę Chrisa Sharmy dziękuję Maćkowi Sołtysowi, za rolę dziennikarki Ani Poznańskiej. Do usłyszenia następnym razem. Głowa do góry.